Dzisiaj jest dzień triumfu naszego eksperta, pana Tomka, który w końcu będzie mógł wam wszystkim oświadczyć, że dyskusja na temat GOATa została zakończona. Osobiście fanem takiego rozwiązania nie jestem, ale na pewno jedna rzecz dzisiejszej nocy się stała. Umarł król, ale żyje nowy król, albo nawet nowi królowie. Tomek, no jak ty się do tego odniesiesz? No bo musimy zacząć od ciebie. Pierwszy raz zdarzyło się, aby LeBron James odpadł w pierwszej rundzie playoffs. No i wiem, że ty nawiążesz do tego porównania, więc już tobie od razu pomogę. Michael Jordan w pierwszej rundzie nigdy nie odpadł. Nie, nie, odpadał. Trzeba mu oddać, odpadał na samym początku swojej kariery jako młodziak. I to był jedyny w sumie argument, który zawsze był przytaczany na niekorzyść Michaela Jordana, że faktycznie LeBronowi udawało się z bardzo kiepskimi składami przechodzić pierwsze rundy. Zawsze było mówione, że dopiero musiał Michael uzbroić się w Scottiego Pippena, a potem w Dennisa Rodmana, żeby móc osiągać sukcesy. Tak zawsze było powtarzane. Teraz ten argument sam LeBron James wybił wszystkim biorącym udział w tej dyskusji właśnie ten motyw z ręki. No i co? No i jesteśmy, ta dyskusja jest bardziej wypłaszczona i możemy odnosić się już do innych rzeczy, które rozróżniają tych dwóch zawodników. No a w tym wypadku Michael Jordan tutaj naprawdę bije na głowę LeBrona Jamesa. No jeśli ktoś nie zgadza się z faktami, które faktycznie no, są wyłożone przed oczami, no to trudno będzie dalej taką dyskusję kończyć. Co nie zmienia faktu, że tutaj, żeby nie było, że dzisiaj się będziemy pastwić na LeBronie Jamesie. Ja cały czas powtarzam, w momencie, w którym on powiedział hasło po zdobyciu ostatniego mistrzostwa, że on chciałby swój szacunek, ja wtedy powiedziałem, że ja mu ten szacunek oddaję, naprawdę uznaję go jako drugiego najlepszego zawodnika w historii i wszyscy powinniśmy doceniać to, że na naszych oczach zawodnik numer dwa na świecie mogliśmy podziwiać jego karierę od początku do końca. I faktycznie to się na naszych oczach wydarzyło, tak więc dobra robota LeBron, bycie numerem dwa na świecie naprawdę to nie jest żadna zła rzecz, to jest wręcz mega, no jedno z największych osiągnięć, jakie może być, jeśli chodzi o koszykarza. Znaczy, wiesz Tomek, że jakby nie chciałem poprowadzić dyskusji w tą stronę, ale też dobrze jakby byłem świadomy tego, że jest to nieuniknione jakby przy dzisiejszym temacie, więc jakby nie chcę skupiać na LeBronie i na tym, że mu się nie udało, bo w tym momencie całą swoją uwagę chciałbym skierować w stronę Phoenix Suns. I tobie to powiedziałem już przed materiałem, że w moim odczuciu Phoenix Suns w tym roku przechodzą egzamin na prawo jazdy, gdzie Chris Paul jest instruktorem, Devin Booker zasiada za kierownicą Toyoty Yaris. Znaczy, Toyoty Yaris to jest do ustalenia, bo oczywiście DeAndre Ayton powinien też gdzieś zasiadać na przednich fotelach. Wiadomo, że w autach osobowych są tylko dwa miejsca. Więc ustalmy, niech to będzie bus. I po środku te miejsce zajmuje DeAndre Ayton, który pełni rolę, powiedzmy, bodyguarda tych młodych zawodników, choć bądź co bądź sam jest młody. Na tylnym siedzeniu siedzi Jack Crowder oraz Mikal Bridges, a w bagażniku tej i tak napakowanej ekipy siedzi jeszcze wybuchowy Cameron Payne na nielegalu, który w każdym momencie może wybuchnąć, wejść z ławki, dać niesamowity impact. Tak, i dobrać się do gardła, tak? Gdzie rozszarpać. I dobrać się do gardła, ty nawet się o tym nie zorientujesz. Więc jakby ten sezon po 11 latach chyba nieobecności Phoenix Suns w playoffach jest w końcu przełamaniem i to jest fajne, że jakby za kierownicą tej Toyoty Yaris zasiada młody, bo wciąż 24-letni Devin Booker, który dotychczas był kojarzony, jakby był łączony tylko i wyłącznie z tym 70-punktowym występem przeciwko Boston Celtics i to definiowało jego karierę przez, to już jest chyba jego piąty bądź szósty sezon w NBA. I Devin Booker wie, jak smakuje porażka, wie, jak ciężko jest to znosić, wie, jak być super gwiazdą w jednej z najgorszych organizacji ligi, a teraz równie dobrze wie, jakie to jest uczucie wyrzucić z playoffów mistrzów NBA tak naprawdę z najlepszym koszykarzem obecnej generacji w składzie. Dokładnie tak. Mhm. I dokonał tego Devin Booker z Chrisem Paulem, który jak dobrze wiemy cały czas nie jest w pełni swoich możliwości, w pełni swojego zdrowia. I nie wiem Tomek, czy widziałeś materiał, który na swoich socialach opublikowało Phoenix Suns. Chris Paul przyniósł do szatni piłkę z tego spotkania i oddał ją Monty Williamsowi, mówiąc, że to jest jego pierwsza zwycięska seria w playoffs, co też pokazuje zaufanie tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Chris Paul, do trenera Monty Williamsa. I też Tomek, chcieliśmy poprowadzić tą dyskusję, więc od razu do tego przejdę w stronę zmiany pokoleniowej, która chyba na naszych oczach właśnie następuje.
Tak, bo mówiliśmy o tym, że ci zawodnicy, którzy są bliżej mojego rocznika, jakby odchodzą coraz bardziej na dalszy plan, a ci, którzy są bliżej twojego rocznika, faktycznie zaczynają przejmować tą ligę. Tak, bardzo fajny też mem widziałem, czy po prostu grafikę, że this revolution is being televised, czyli naprawdę rewolucja dzieje się na naszych oczach. Ci młodzi zawodnicy typu właśnie Luka Doncic, typu Trae Young, typu Devin Booker, nawet nawiązaliśmy do tego, co tak nazwałeś tych zawodników jakby z okresu przejściowego, Nikola Jokic i Giannis Antetokounmpo, ale faktycznie ta stara gwardia powoli zaczynamy naprawdę doświadczać jej odejście i faktycznie ta zmiana pokoleniowa dzieje się na naszych oczach. I co jest najważniejsze, to przejście naprawdę przechodzi bardzo płynnie, bo widzimy chociażby motyw, jak Trae Young triumfuje nad Derrickiem Rose'em, gdzie potem Derrick Rose oddaje koszulkę. Trae Young komentuje to, mówiąc, że to był wielki zaszczyt dla niego, że żeby tylko Derrick Rose wiedział, ile dla mnie znaczyłeś. Czyli fajny motyw symboliczny. Teraz LeBron James oddaje koszulkę Devinowi Bookerowi, mówi: kontynuuj to, co robisz do tej pory. No pięknie to wygląda, bo to jest bardzo płynne przejście, nie ma tutaj za bardzo kontrowersji, ci zawodnicy, którzy byli przez ten czas twarzami ligi NBA, jakby zrobili swoje i płynnie, naprawdę bardzo płynnie przychodzą na dalszy plan, no a tutaj młodzież staje na wysokości zadania i to jest najważniejsze, że nie ma tego motywu, że czekamy na ich kolejne próby, bo widzimy Luka Doncic w swoich drugich playoffach naprawdę robi miazgę. Trae Young, zaczyna od samego początku. Devin Booker zaczyna od samego początku, tak więc bardzo dobrze, że nie ma takiego jakby pustkowia i młodzi wypełniają tą lukę po starych wyjadaczach. Też w tym wszystkim, Tomek, musimy pamiętać o Donovanie Mitchellu i Jamorancie, którzy też mieli swoje starcie w tej pierwszej rundzie playoffs. Morant wypadł niesamowicie. Wiadomo, jakby drużyna była zdecydowanie mniej doświadczona i jakby rezultat tej serii 4-1 na korzyść Utah w żaden sposób nas nie zaskakuje. Nie przygotowywałem tego, Tomek, ale postarajmy się tak na szybko przeanalizować zawodników, którzy zostali wybrani wcześniej niż w 2010 roku, albo nawet w tym 2010 i obecnie stanowią o sile swoich drużyn. Na pewno to jest Chris Paul, na pewno to jest Kevin Durant, 2008 rok, James Harden, czy 2007 nawet Kevin Durant. James Harden to jest 2009 bądź 2010, więc ich na pewno możemy zaliczyć. I kogo jeszcze, Tomek, kto odgrywa znaczącą rolę i jeszcze się ostał w playoffach? Tak sobie popatrzę. No Russell Westbrook ewentualnie, ale już go nie ma. Już go nie ma właśnie. Czyli mówisz, kto został? Kto został, tak. Jeżeli Dallas został, znaczy niezależnie kto przejdzie, czy Dallas, czy Lakers, czy Clippers, to tam też nie masz zawodników, którzy zostali wybrani wcześniej niż w 2010, bo Paul George chyba 13 rok, a Kawhi musiałbym sprawdzić. Tutaj gdzieś pewnie na pograniczu byłoby. No to tak sobie patrzymy, no raczej już nie, bo nie wiem, czy można jeszcze wziąć pod uwagę Jrue Holiday'a, ewentualnie. Ale myślisz, że on był wybrany wcześniej niż 2010? Nie, absolutnie, tylko zastanawiam się nawet, czy nie, bo mówimy o liderach swoich zespołów, tak? Tak, o zawodnikach odgrywających znaczące role. No to nie, to praktycznie już nam się tutaj pokończyła lista całkowicie. Kawhi Leonard, sprawdziłem teraz szybko, 15 numer, 2011 rok. Czyli wydaje mi się, że no to powiedzmy, że jeszcze go możemy zaliczyć. Czyli mamy tak, Jamesa Hardena, Kevina Duranta, Chrisa Paula i powiedzmy jeszcze Kawhia Leonarda. No, z tym Kawhiem to trzeba byłoby troszeczkę wziąć się na wstrzymanie, bo my wiemy dobrze, jak bardzo inaczej funkcjonowały zespoły, w których Kawhi Leonard nie był takim wokalnym liderem. My to często o tym mówiliśmy, że w San Antonio Spurs tą rolę przejmował Tim Duncan, w Toronto Raptors tą rolę przejął Kyle Lowry, a Kawhi Leonard był tylko i wyłącznie odpowiedzialny za to, żeby niszczyć swoich rywali. Brał spluwę i po prostu rozstrzeliwał ich, a tym generałem dowodzącym zawsze był ktoś inny. Zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy Kawhi Leonard jest teraz, faktycznie ma być liderem sportowym, liderem wokalnym Los Angeles Clippers. Tam dzieją się różne rzeczy, ale mówiliśmy już o tym nieraz, ale to nie jest główny temat tej dyskusji, tego wątku naszego odcinka. Ale faktycznie lista jest bardzo zawężona, tak więc potwierdza to, co mówiliśmy wcześniej, że dochodzi faktycznie do zmiany pokoleniowe. No i bardzo dobrze, że tak jest, bo przynajmniej mamy pewność, że następne kolejne lata będą pięknie zapełnione rywalizacją tych młodych zawodników na najwyższym poziomie. Wiesz, kto na pewno, Tomek, zyskał na odpadnięciu Lakersów i na tym całym szumie medialnym wokół właśnie tej serii Lakers Phoenix Suns? Terry Scott. To jest gość, który gdyby nie te rozstrzygnięcie i odpadnięcie LeBrona,
to dzisiaj pewnie o nim byśmy mówili najwięcej, ponieważ mając takie asortymenty, takie atrybuty w swojej drużynie, takich zawodników, odpada z Denver Nuggets, tam jest MVP tego sezonu, Nikola Jokic, wszyscy się z tym zgodzimy. Ale Nikola Jokic gra bez trzech z pięciu podstawowych obwodowych. Nie ma Mareja, to o tym mówiliśmy, nie ma Bartona i nie ma PJ Doziera. Gra na obwodzie z Austinem Riversem i Facundo Campazzo. I mimo to potrafi tak naprawdę pokonać zdrowych, bo tam cały czas tylko brakuje Zacha Collinsa, ale o Zachu Collinsie już zapomnieliśmy w pewnym tego słowa znaczeniu, bo już od 2 lat nie widzieliśmy go tak naprawdę na parkiecie, chociaż nie, chyba w playoffach w bańce jeszcze się na chwilę pojawił. Nie jestem przekonany. Ale... Tak, ale Blazers chyba dodatkowo jeszcze wzmocnili się Rondae Hollisem Jeffersonem, więc oni uzupełnili ten brak i faktycznie ich ta rotacja była całkowicie pełna, że tak można powiedzieć. Mm-hmm. I tak, no, nie chcę tego powiedzieć, ale czy jakby Damianowi Lillardowi nie grozi podobna ścieżka jak Russellowi Westbrookowi? Wiadomo, że jakby umiejętnościami, mimo wszystko, całej sympatii i miłości do Russella Westbrooka wyżej stawiam Damiana Lillarda. Ale jakby i jeden, i drugi nie przynosi sukcesów. Przynajmniej na ten moment. Wiesz co, no, na to wychodzi, że za chwileczkę skończą się te argumenty broniące Damiana Lillarda. On cały czas mówi, my koncentrujemy się na tym, że on zostaje w jednym miejscu, że próbuje, że stara się, ale w tym sezonie mówiliśmy, że jeśli, bo to padły na pewno te słowa tutaj na naszym podcaście, że jeśli nie teraz, to kiedy? Mamy najbardziej głęboki skład Portland Trail Blazers, w końcu będą zdrowi zawodnicy, oczywiście odliczając tutaj Zacha Collinsa. I faktycznie jeszcze ta zmiana w trakcie sezonu, który do zespołu trafił, będący w mocnym gazie, Norman Powell, jakby dała taki jeden znaczący i jasny znak, że Blazers naprawdę będą faktycznie atakować. Połączenie sił w parze z Denver Nuggets, z tymi osłabionymi Denver Nuggets, naprawdę mi od razu zapalało wszystkie lampki, że Portland mogą wyjść z tej batalii zwycięsko. I w ogóle się nie spodziewałem tego, że tak może wyglądać. I to, że nawet po tych historycznych występach 55, 10 asyst i 12 celnych trójek Damiana Lillarda, Portland jeszcze nie byli w stanie zwyciężyć spotkanie. Ostatecznie przegrali całą serię. To daje to ewidentnie znaki, że musimy zacząć rozliczać Portland Trail Blazers już z poszczególnych innych rzeczy. Faktycznie, Terry Stotts całkowicie według mnie motyw trenera do wymiany. No i prawdopodobnie, jeśli Damian Lillard nie będzie chciał, nadal będzie podkreślał, że nie rusza się stąd, całkowita przebudowa zespołu, ale nie wiadomo, czy jeśli mówimy o Dame Time, to nie wiadomo, czy będzie starczyć mu czasu na to, żeby faktycznie tą całą przebudowę od początku do końca jeszcze być jej częścią i być ważnym elementem ewentualnego sukcesu w przyszłości. Mhm. Tak, też się umówiliśmy o tym, Tomek, że tak naprawdę te atrybuty właśnie w Portland są bardzo dobre, że są zadaniowcy, jak Robert Covington, też Derrick Jones Jr., który gdzieś tam w trakcie sezonu w tym rosterze się zagubił, jego minuty spadły, ale masz Jusufa Nurkicia, który też po tej porażce dał wypowiedź no nie napawającą optymizmem, bo powiedział, że liczy na to, że jego rola w zespole będzie większa. Też powiedział, że nie wie, co się wydarzy w trakcie off-season i bynajmniej nie były to słowa, które mogą napawać optymizmem, że Jusuf Nurkic będzie chciał w Portland zostać. Więc myślę, że to jest temat na live, który pewnie w najbliższym czasie się odbędzie i tam będziemy mogli spokojnie głębiej się nad tym pochylić, a jeżeli nawet nie w trakcie live'a, to w trakcie przerwy między sezonami, bo te wydarzenia... Ale słuchaj, ale mówiliśmy o tym, ty to przynajmniej raz powiedziałeś w trakcie poprzednich odcinków, że Portland Trail Blazers bazują tylko i wyłącznie na graniu akcji indywidualnych, jest tam najmniej asyst, więc nie dziwię się, że w przypadku kolejnej porażki, kolejnego jakby braku sukcesu, który by zadowalał organizację i kibiców, wychodzą jakieś kwasy na zewnątrz, na światło dzienne, więc no prawdopodobnie Portland Trail Blazers czeka trzęsienie ziemi i to mocne. No bo jeśli tam piłka nie krąży, tam nie wszyscy są zadowoleni, nie wszyscy jakby odczuwają, że mają bezpośredni wpływ na wynik w taki sposób, jaki sobie by tego oczekiwali, no to tak naprawdę przy kolejnym jakby ciosie, jakim jest odpadnięcie w pierwszej rundzie, no musi być stanowcza reakcja właścicieli, żeby wstrząsnąć całym tym towarzystwem, no i dać sobie ewentualnie nowe szanse, nowe wymiary, nowe możliwości na osiąganie sukcesu w przyszłości. Czekamy, Tomek, co się wydarzy w lidze na przestrzeni najbliższych godzin, bo już dzisiaj w nocy, konkretnie o 3 naszego czasu, 6 mecz Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, druga drużyna
z Los Angeles jest tak naprawdę na granicy playoffów i już dzisiaj Słoweniec może wyrzucić i Kawhia Leonarda, i Paula George'a i po raz kolejny zrobić tak naprawdę pośmiewisko z Clippersów. Może nie pośmiewisko, ale po raz kolejny... Ta seria jest ogólnie dziwna, bo z tego 0-2 na 2-2 to tak ciężko się śmiać z tych Clippersów, ale bo faktycznie udowodnili, kiedy byli pod ścianą, że mam już na gardle, że potrafią dobrze zareagować. No ale widzimy ewidentnie, że zbliża się długi weekend i wszyscy razem jadą na ryby. Wszyscy od razu. Poszło hasło i zbiorowo jedziemy nad jeziorko z wędkami. Tak więc ciekawe, czy Clippers dostali dostali informację od LeBrona Jamesa, że jedziemy wszyscy razem nad jeziorko. Zobaczymy dzisiaj, jakie są ich plany na ten długi weekend. A nad jeziorkiem czeka już z wędeczką zarzuconą oczywiście Jimmy Butler. Tomek, na pewno będzie o czym jutro rozmawiać. Mam nadzieję, że znajdziemy czas i skomentujemy ten szósty mecz Dallas Clippers, bo coś czuję, że nawet jeżeli ta seria się nie skończy, to będzie o czym rozmawiać. Tak, będzie epicko na pewno, na 100%. Was oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i napiszcie komentarz. Jeżeli doczekaliście do tego momentu, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli napiszecie komentarz, możecie mi napisać cokolwiek, swoją opinię, albo Tomek będzie z tego zadowolony, kogo uważacie za GOATa, zróbcie mu tą przyjemność, zostawcie komentarz. Tak, zapraszam do dyskusji, jedziemy z tym. A my widzimy się prawdopodobnie już jutro. Na razie, cześć. Elo.